go, had to go. Siemano, z tej strony Mrążon i mam 42 dni do matury. Idziemy sobie dzisiaj z powrotem samochodem i odwieźliśmy tu kumpla Tomeczka. I jest z nami jeszcze Mateusz i Grzegorz, się mogę przywitać. Grzegorz jest z tyłu, Mateusz jest tutaj, o jest. Jedziemy, żerują na mnie biednym, że akurat jadę. Kamera się nie chce ustawiać, no ale to jest standard, już każdy się przyzwyczaił. I moment, o czym to miał być temat, bo to chłopaki chcieli zarzucić temat. Tak. Jak to się stało, że zacząłeś oglądać kucyki, gdzie cię do tego skłoniło? Jak to się stało, że zacząłem oglądać kucyki? To jest w sumie spoko temat. No dobra, jak już jesteśmy, to możemy mówić. Generalnie to się chyba zaczęło od tego, że po prostu wszyscy z tego cisnęli bekę i... Artendy! Ja! Ej, patrzcie, gdzie my wyjechaliśmy. Kamyku. Wow! Czary. Generalnie chodziło o to właśnie, że wszyscy się z tego nabijali i tak dalej. I chciałem po prostu zobaczyć, ale z drugiej strony właśnie ludzie mówili, że to jest fajne. Z racji, że ja po prostu lubię bajki, to stwierdziłem, że może to jest faktycznie coś fajnego. No i po prostu gdzieś znalazłem na YouTubie pierwszy odcinek, tam drugi, trzeci i już wtedy poszło z górki. Oglądałem to wtedy po polsku, jeszcze z polskim dubbingiem. Z czego te pierwsze dubbingi, pierwsze te to były w dwóch dubbingach. Był dubbing, który był zlecony tam przez Mini Mini. Moment, przez SDI Media Polska chyba, tak? SDI Media Polska chyba to dubbingowała kucyki cały czas. Chyba, bo nie jestem pewien, czy SDI Media Polska nie dubbingowała Questia Girls, a nie, Master Film dubbinguje kucyki. SDI Media Polska dubbingował Questia Girls i był właśnie ten zlecony przez Mini Mini i był też dubbing jakiś tam inny. Nie wiem skąd, on był z jakiejś tam kolekcji VHS czy coś, więc... No, był do dupy. Ale w końcu obejrzałem tam pierwszy, jak ja zacząłem oglądać, to zaczął się trzeci sezon. Czyli ja obejrzałem pierwszy sezon, obejrzałem drugi sezon i wciągnęło mnie to bardzo i kurwa, no po prostu, no zajebiste, no to trzeba, wiesz, to naprawdę to jest seria, który się każdy wiesz, się śmieje, bo są kucyki. On jest naprawdę tak mądry, jest tak rozbudowany, te postaci mają tak rozbudowane charaktery, szczególnie teraz, w tym czwartym sezonie jest pokazane, że to nie jest tak, że jak tam, bo tam każda z tych sześciu przyjaciółek ma tam odpowiednią cechę, czyli na przykład, przykładowo Fluttershy jest miła i to nie jest tak, że ona jest cały czas miła i ona, na przykład w czwartym sezonie jest to pokazane, że te kucyki mają przed sobą na przykład jakieś, że tak powiem, wyzwanie, że niby to nie mogą być miłe, bo to jest w danym momencie dobre, no. No to jest może ciężko zrozumieć, albo na przykład jak Rarity jest zawsze szczodra i ją zrobili w chuja, bo ona była szczodra, podzieliła się czymś tam i ktoś jej podpieprzył całe pomysły, przez co ona była, że tak powiem, w dupie. I to wszystko, to nie jest właśnie coś typu, że cześć, pobawimy się razem, chcecie się ze mną pobawić? Tylko to naprawdę jest tak ma fabułę taką samą jak inne takie porządne bajki. To po prostu jest taką otoczką, która jest właśnie w tym i tak to jest po prostu śmieszne i... No i tak myślę, no nie wiem, no. Zacząłem to oglądać, potem stwierdziłem, jak już leciał trzeci sezon, to on leciał, zaczął się, więc był po prostu oryginalny, angielski. Więc szukałem i oglądałem ten trzeci sezon z napisami. Ale w pewnym momencie stwierdziłem, że po prostu ten dubbing angielski jest lepszy i teraz czwarty sezon oglądam już normalnie bez dubbing, znaczy normalnie, oryginalnie, ani bez napisów, ani bez niczego, bo w sumie nawet jak się nie zna jakoś bardzo dobrze angielskiego, to i tak idzie się połapać, o co tam chodzi. Na przykład moja siostra ma tam 11 lat, czy nie wiem sobie, czy ona ma 10 czy 11, ale ma tyle lat i rozumie tam większość rzeczy, bo po prostu jak obejrzysz ileś tam odcinków, to wiesz mniej więcej o co chodzi i tam wiesz, czego się możesz spodziewać. Także Grzegorz, co zaczniesz teraz oglądać, tak? W tej chwili to chociaż jeszcze nie mam na to czasu, a co skłoniło cię do kręcenia tylu filmików na YouTube? O ja! Ale jak tylu? Sporo. No jest ich dużo. To znaczy, ale pochodzi ci... Znaczy nie, bo w sumie to takie jakaśkolwiek taka... że tak powiem regularność to teraz powstała w czwartej klasie, jak się zaczęło to X dni do matury.
Wiesz co, no kurczę, tak ja myślałem, że jednak robienie vloga czy czegoś takiego to, no dobra, no tam dużo osób robi. I zawsze myślałem, że w sumie chyba połową sukcesu jest jakaś dobra nazwa, jakiś dobry wymyślenie czegoś dobrego. I czegoś takiego właśnie nie widziałem nigdy, żeby było coś takiego właśnie, więc wpadłem na taki pomysł po prostu, że pokazać, co tam maturzysta robi w klasie maturalnej. I też tego nie wiedziałem, no bo też pierwszy raz jestem w klasie maturalnej. Tak, dalej ogląda kucyk. Dokładnie, ale dokładnie w ten sposób to wygląda. I, no tak, no i, tak jest. No, bo, to, no taka jest prawda, że po prostu nie robi się totalnie nic. Przynajmniej na razie, może później. Chociaż szczerze mówiąc. 42 dni do maturze. Już nie masz czasu. Dalej, nie, dalej. Jeszcze? Dobra. Dalej. 42 dni, no więc to jest... Okej, dobra. To jeszcze dużo czasu. Jest trochę czasu, z tym, że nam się kończy trochę wcześniej rok szkolny, więc wcześniej też nie będziemy już chodzić do szkoły i zaczniemy jakby, albo i nie, robić tylko właśnie tą maturę, czy tylko tam, no zależy co, czy testy, czy egzaminy, czy przygotowanie się do ustnej, czy robienie jakiejś tam prezentacji i tak dalej, i tak dalej. Ale właśnie tutaj tak pomyślałem, żeby tak to wyglądało. W ogóle nie wiem, czy wiesz, na początku to miały być vlogi codzienne i przez pierwsze 2 tygodnie one były codziennie, od poniedziałku do niedzieli, one były zawsze. Ale stwierdziłem w końcu, że kurczę, przyszłoby mi wyjechać czy coś i nie jestem w stanie po prostu nakręcić. Tym bardziej, że kiedyś sobie tak pomyślałem, że nakręcę sobie kilka materiałów na zapas. Nie da się tego zrobić, to nie jest wcale takie proste i to w sumie nie jest, może jest wykonalne, ale jakoś mi to nie przychodzi. Chociaż może z tego materiału dzisiejszego zrobię 2, bo zależy jak tam się rozgadamy, to może wyjdzie koło, nie wiem, 20 minut jakiegoś gadania, no to się zrobi na 2 dni i będzie z głowy, tym bardziej, że jutro muszę trochę dłużej w Częstochowie posiedzieć, to akurat byłoby mi to na rękę. No, ale wiem, że większość, chociaż tak powiem szczerze, ostatnio tak sobie przeglądam, wbijam sobie na swój kanał, bo ogólnie jak patrzę na przykład jakiś film, to mam z proponowanych, mam też filmy, które są zrobione przeze mnie, więc jakby to cały czas jest. I na przykład mam proponowany film, który był wrzucony pół roku temu, a wydaje mi się, jakbym to nagrywał tydzień temu, bo po prostu ten temat był taki świeży i ja dokładnie pamiętam, o czym tam mówiłem. I na przykład widzę tą różnicę, no może nie wiem, czy kurczę taką różnicę, no inaczej się do kamery ustawiałem, takie różne pierdoły, ale myślę, że takie podsumowanie to lepiej zrobić, jak już będzie minus kilka dni do matury, tak? Mateusz! Sam. Czy masz jakieś pytania, czy ty się już skupiasz na drodze? Skupiam się na drodze. Skupiasz się na Ktoś drodze. Musi. Ktoś musi, dokładnie.